Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Path of Exile. Który to już odcinek 11. Ostatnimi czasy sobie odblokowaliśmy tutaj tak naprawdę Kuraj stała, ale już sobie poszła do tej zatoczki, czyli hejst, jakieś napady, kradzieże i tak dalej, których jeszcze nie rozwiązywaliśmy. Zrobiliśmy sobie potionka tego lepszego. Zobaczyliśmy, skoczyliśmy do kopalni. Doszliśmy sobie do więzienia kolejny raz i tutaj mamy do zrobienia parę rzeczy. Przede wszystkim wspiąć się, a po drugie pojawiły się już Lords Labirynty. A więc powoli, kroczek po kroczku zbliżamy się do drugiego, większego labiryntu Ascendencji. Nie bierzmy tych dużych. Aha, wrzuciliśmy sobie też Neversinka, Loot Filter na drugi poziom, czyli taki, jaki ja korzystam już. To olejmy. O, mamy szczęście tym razem. Pyk. O, było blisko. Właśnie te pułapki trochę klepią. I myk, zrobione. Kurde bele, źle wymierzyłem. Kończą się potiony. Ale to nic. My sobie poradzimy. Tu żeby nie pamiętać, żeby nie ominąć Double Resistance level 1. To jest bardzo ważny crafting recipe. Czasami się pojawiają te crafting recipe'y. Tutaj szybki myk. Odblokowujemy od razu to. Ale pokonajmy sobie tych przeciwników. A, chciałem podnieść, a nie trafiłem. Amator. Dobra. Szukamy przejścia dalej. Trial zrobiony. Ogólnie jak gracie sobie już drugą postacią, trzecią na tej samej lidze, na tym samym trybie, to nie musicie tych triali za każdym razem robić. Wystarczy, że pierwsza postać je porobiła, nie? Zresztą to widzicie po wejściu na trzeci akt. Już możecie od razu wchodzić do tego sekretnego miejsca, w którym się startuje do tych większych labiryntów. Tak a propos, jakby ktoś pytał. O, Crucible widzę, to zaraz sobie odblokujemy pasywki dla tego łuku, który dźwigam. Już się bałem, że go omyłkowo sprzedałem. Ten nie, ten jest zmaksowany, ten nas interesuje. Tu chcę tylko dobić tam jakieś serdeczne właśnie. Jakieś serdeczne. Dobra. 60%. Power charge nam wzrósł. Coraz większa szansa na. No nie gadaj, no już pałem się. 1,29. Co tu mamy? Aha. No taka lipa. Reduce attack speed. Attack speed jest dosyć istotny przy tych buildach. Często sap. Nie. Do widzenia. Ten atak speed zminusowany nie podoba mi się. Nie na tym buildzie. Atak speed bezpośrednio ma spory impact na nasz DPS w tym momencie. A niestety nic takiego. O kurde bele. Tutaj to jest srogo, ja widzę. Nie lubię tych pułapek. A to jeszcze jest bardzo silna postać. Znaczy ten typ. Soul Eater jeszcze się wylosował. Czyli on za każdego zabitego przeciw... Ojeju. Czyli ta nasza postać nie jest taka. Patrzcie, jak ten drugi pada. A to jest niedobre akurat, że on tam pada. Ale walka. No ten już nie jest taki groźny. No ten był dosyć wytrzymały. Crimson Jewel, co prawda czerwony, ale... Ale... Muszę przyznać... Aha. Że ta postać bardzo źle rozkłada te przedmioty. To chciałem właśnie powiedzieć. No ale dobra, exp leci. Jeszcze przed spotkaniem z naszym tutaj... Bosikiem tego...
tej lokacji. Powinniśmy wbić ten level. No tutaj jest przedmiot związany właśnie z tymi napadami. Tu nie mamy czego odkrywać. Otwieramy skrzynkę, klikamy dwójkę, żeby się odmrozić. Jeżeli zaszłaby taka potrzeba, bez identyfikacji wtedy można sobie pykać. Dobrze, idziemy dalej. Scroll of Wisdom, bierę. Wspinamy się po wieży, Chavron's Tower. Jest parę takich, cztery czy ileś takich małych poziomików. Celność na razie nam dopisuje. Każda celność, którą teraz weźmiemy, będzie procentowała 8%, bo wzięliśmy sobie taką pasywkę ostatnio. A jeszcze do tego weźmiemy sobie kolejny raz te statystyki, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Mianowicie jestem zwolennikiem na początku, żeby ułatwić sobie proces tak naprawdę przechodzenia fabuły. Vortex, bardzo fajny skill. Może kiedyś będę miał go. Znaczy postać pod niego. Do przechodzenia fabuły według mnie to jest niezłe, a jak już wejdziemy na mapki, podbijemy trochę poziom i zdobędziemy dobre itemy, to sobie te punkty cofniemy. Dwie kapliczki mamy. Ja lubię kapliczki, aczkolwiek nie biorę ich w drugim drzewku atlasowym. No, dosyć niebezpieczny ten teleportujący się siusiak. Dobra. To wezmę tylko po to, żeby to usunąć. I nie damy rady tego zmieścić. Dobrze. Pozwólcie, że ja sobie tutaj na szybkości tylko zweryfikuję nagrywanie. Poprzedni odcinek tak niepewność miałem, bo przez chwilę tak... O, siusiaki! Skończyły nam się scrolle. To mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje. Jak gracie, mówię, na normalnej lidze, takiej trade lidze, to zawsze możecie patrzeć te itemy komuś do tego, do skrzynki gildiny, jak macie gildię wrzucić. Attack speed z tarczą, maces, o, 10% jakbyśmy używali tarczy i jakiejś pałki. Strength and intelligence. Energy shield. Mało life'a. Jak już na ten etap... 71 life'a, 7 resa. I jeden sufiks na pewno wolny. 7 fire. Mamy hełm nowy. Dobrze. Transmutation orbów nie mamy. Dobra. Z odpornościami stoimy spoko. Tylko tutaj będziemy musieli sloty polosować. To mnie boli. To jest nasz słaby punkt w tym momencie. Jewelersy. Myśmy patrzyli, jak level wbiliśmy. Czy jest... Tak, to były te łuki dwa. Oczywiście można kupować, później próbować jakoś craftić te łuki. Sprawdzać drzewka pasywów. Orb of Regret. A propos. O! Pomimo tego, że mamy bronię, tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, rzucone pod slot ten drugorzędny, to te gemy z Lightning Arrowa, czemu strajka chciałem mówić, sobie ekspią, a to na późniejszym etapie gry może się przydać. Czy to jak nie wejdą nam dobre gemy, to można je sprzedać, tam ludzie za parę chaosików zawsze sobie chętnie odkupią. Przyspieszający shrine. No i teraz to my idziemy. Jeszcze jakby się onslaught odpalił. Dobra. Powoli zbliżamy się już do Bosiora. Onslaught odpalony. Jak jeszcze bym odpalił tą podkę, patrzcie jak biegamy. Miałem kiedyś taką postać, Riderem grałem pod Toxic Raina. Reflex Bow, to jest chyba pod Movement Speed, co? Bossów to ja bym preferował jednak. U, no to trzeba uważać. Tak jest.
będę identyfikował na razie. Potrzymam was w niepewności. No, problemu z obrażeniami większych nie mamy. No, naprawdę zdarzają się pojedynczy wrogowie. O, teraz identyfikuję. Damage Tylko jest problem, bo... Movement, no, ten implicit modifier. Zobaczymy Crucible, co tam nam pokaże. Jak Crucible będzie miał jakiś fajny flat damage, w sensie punktowy damage, to może pomyślimy o zmianie. Boss. Obu bossów już spotkaliśmy. Szafronka w czwartym akcie. I Brutus trochę na sterydach. Brutus ma w sumie dwa ataki, jak na razie. Pomaga jej właśnie szawronka, jemu. I go wzmacnia, tak jak teraz. I on, no, te niebieskie już są groźne. Trzeba na to uważać. Ale sam boss, jak się nie trzymamy za blisko... Okej, szawronka. Szawronka potrafi hitnąć, jak jesteście za blisko. Dobra, to jest atak, którym ona będzie sobie strzelać, nie można jej zranić, czyli po prostu sobie ją uniknijcie. No i jak się z powrotem pojawi, luta z buta, pamiętać o manie. Jak się pojawi Brutus, pamiętam. Czyli teraz ona się tam w niego wejdzie. I teraz... Teraz sobie odpalmy tego skilla naszego. Niech trochę go tam potyra. No, trochę defa ma. O, Cooling Strike wszedł. Nagle mu zgarnęliśmy dużą ilość życia. Dobra. Prawie level up. Tu nie wychodźcie, jeżeli będziecie w sytuacji. W poprzednim więzieniu, jak byliśmy. To sobie można wyjść. Tutaj jednak odradzam, bo jest przepis krafterski. Spell damage. Dla magów przydatny. Żeby sobie na przykład w dwóch różdżkach wbić wyższy spell damage. Oczywiście te crafting recipe, jeżeli na przykład drugą postać gracie i macie currency, żeby sobie to wbić, to ma też zakresy levelowe. To nie jest tak, że macie nową postać, wbijecie sobie spell damage level 2 i jesteście Hanju. No, to tak nie działa. Musicie oczywiście mieć mniej więcej level taki jak tu, lokacji, plus minus oczywiście, żeby móc takich itemów później używać, bo się po prostu na czerwono zrobi siusiak, nie? Dobra, szukamy Crucible, ołtarza. Szawronka, no taki reward, czterolink, no bardzo taki, ten reward, taki wiadomo. What? Ej, ten hełm jest mocarny. Life'a będziemy musieli sobie craftić, ale Life'a mamy chyba na razie jedynkę, nie? Ale mamy czterolinka. I to chyba nawet fajnego, jeżeli mi się dobrze wydaje. Tu. No, Life'a mamy... Co? Czemu to wszystko jest na czerwono? Jakiś bug się wkradł. Nie, minimum nam wylosowało, ale tego nie zmieniam na razie. 15 life'a, no trochę tego life'a stracimy, ale mamy Chaos Res, Lightning i Cold Res. Mocarny ten hełm. Tylko teraz tak, czy ja potrzebuję... Lightning Arrow, Multiple Totems i Balista Totem. Lightning Arrow, Multiple, Balista. I na razie ja bym wrzucił tutaj... Nie jest mi na rękę, te buty mieliśmy jakieś, nie? O! To będzie to.
I na razie wrzuciłbym, tu też Lili już odblokowaliśmy, tu się pojawiają postacie, które tak naprawdę odblokowaliśmy, jest Haste Locker też się odblokował. Czyli w kryjówce są te, ci ludzie, o ile zaprosimy, tak, tam jak będziecie grać pierwszy raz, to będziecie mieli takie opcje do ustawiania ich. Wbijmy sobie, bo na razie nie dam, bo chciałem sobie wbić taki skill. Moglibyśmy wbić Greater Multiple Projectile, ale ja tego nie chcę, bo ja tak naprawdę tych balist używam, jak ja chcę coś szybko bić, to sobie Added Cold Damage wrzućmy. Mógłbym nam wrzucić tego z miasta, ale nope. I Lightning Movements, ale zobaczymy, a jak wyglądają nasze odporności teraz? Fire by się przydał jeszcze. I to bardzo. Tego Colda byśmy przylosowali na Fire. 15 movement speed, 15, tu mamy Fire, ale to był większy. I tu musimy Life'a dolosować znowu. Dziewiętnaście, dobra. Mamy to. I teraz byśmy musieli tutaj dolosować Fire, bo mamy 129, mamy ponad 50, 54 do przodu na Cold. Chaos wyrównaliśmy, czyli już nie jest tak groźnie. Ale czemu jest na czerwono? Lol. Gdybyśmy sobie Fire'a mocarnego urzucili. Minimum wylosowało, RNG. I już mamy wszystko zmaksowane, chaos mamy wyrównany. Bardzo fajnie. Te budki selnijmy. Tak. Mhm. I teraz byśmy musieli te gemy gdzieś powciskać. Clarity. To są trzy aury. Czyli potrzebujemy te buty i liczymy na szczęście. Really? Dwa zielone i niebieski. Dobra, mamy to. Mamy i Clarity, mamy i Precision i mamy wszystko. Odpalamy. Buty zmienione, nie są jakieś wiadomo turbo, i Life'a. Life nam na razie nie dokucza. Aha, bo ja tu jeszcze miałem homofon. Bardzo dużo Life'a ma, ale nie ma takich resów. Czyli ten hełm na razie sprzedajmy. To nie jest jakiś turbo hełm przez to, że ma mały life, ale ten rest na chaos jest na tyle rzadki, że możemy sobie na to pozwolić. Dobra. Podbijmy level tu gdzieś na szybkości. Valorb. Gdzieś tu na szybkości. Cold damage niech sobie siedzi. Dobrze. Cold damage znowu. Mamy level. Coś mnie to tam bije. Jak i tak idziemy sobie do miasta, zobaczyć te sklepowe półki. I teraz tak. Myślę. Czasem mi się zdarza. Pokażcie mi to. Evasion. Evasion. Jest evasion. Tu mamy fajnego skilla, 15 często suppress spell damage, jeżeli hełm, klata, glowesy i budki mają evasion, to jest 15%, a wszystko ma evasion z tego co widzę, czyli to już mamy kolejny suppress, ale możemy też uzupełnić sobie atrybuty i weźmy te atrybuty. Life nam się podniósł, bo tego strengtha trochę nam się podniosło, w sumie niedużo. 5. Plus 10 strengtha, czyli 5 HP. Dobra, to nie jest za dobry, ale spokojnie nad tym popracujemy. Strength już się tam stakuje. Cold damage, attack speed. Nope. Projectile speed. Nope. Nope. Nie ma nic ciekawego. Oczywiście szansa na te sześcioslotowce nie jest tam jakaś duża, nie? No, znaczy nie się nie uczcie, że to się tam turbo jakoś
Znaczy opłaca się opłaca, bo to najczęściej za Alteration Orba się kupuje. Albo jakieś na przykład Alteration, Transmutation, których nie mamy. Dobra, i teraz tak. To na tej lokacji... O, już mi... Od słuchawek uszka bolą. A mam naprawdę odstające. Dobra. Tu na tej lokacji jest quest. Tylko ja, tak jak mówiłem, jednego boga, to jest to, The Cloven One. Ja go na razie omijam. Wbiję parę leveli, tu wrócę. Fire niby mamy zmaksowany, ale to jest dosyć upierdliwy, bo ja zawsze wyznaję zasady, że jak najmniej padać. No. Tu już byliśmy też. Tu tą barykadę pozbywaliśmy się jej. Tu był ten generał. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Tu jest taki... Aha. Nie wiem, ile nagrywam. Tu jest taki... No teraz to się zdenerwowałem. No tu jest taki mały myk. Też można pominąć receptę, jak się nie obchodzi lokacji. No znowu to... Mianowicie tam, gdzie Alirę zabijaliśmy, czyli szukamy tego przejścia magicznego. No. To tam będzie crafting recipe. Szuka się to w ten sam sposób. Mianowicie trzeba znaleźć tę ścieżkę. No oni klepią czasami. Dobra, szukamy tą... O, jest chytra ścieżka. Idziemy po ścieżce, dochodzimy do jej obozu, tam będzie crafting recipe. I w sumie to jest tyle na tej lokacji, tu nic więcej nie ma do zwiedzania. Punkt nawigacyjny, jak chcecie. Cold damage rośnie. Dobrze, na bossów się przyda. Że bossi będą coraz... bossowie. Będą coraz mocarniejsi. To trzeba się na nich przygotować. No i jest, tak jak mówiłem, crafting recipe. Nie wiem, co tam jest dokładnie. Dobra, Elskin Boots, fajny czteroling. Weźmy wszystko. Alteration Orby to Alteration Orby. Tu wpadamy, jakieś zombiaczki są. Attributes, rank 2, bardzo ważny. Bardzo ważny craft. Potrzebujecie atrybutów, to właśnie tutaj możecie sobie znaleźć crafting recipe. Oh jest. Jak wychodzi nasza celność? Aha, to nie, teraz można się pomylić. Mamy dwa zielone i czerwony support. Dobrze, jeszcze mamy 100% wobec przeciwników bez jakichś evasion umiejętności unikowych. Pyk. Te robaczki z chaosa dosyć mocno biją. Jako że my nie mamy ujemnej wartości, to nie jest aż tak źle. Ale mimo wszystko zaleca się ostrożność. Dobrze. The Riverways. Tamten quest, którego pominąłem, on jest związany właśnie z tym Panteonem. Tam kolejnego bożka można odblokować. Ale na razie mówię. Po co się tam jakoś pocić i tak dalej, jak można tam wpaść. Za niego jest punkt do drzewka, więc też nie ma co za długo go odkładać. Bladefall. Z Bladefallem mam przykre wspomnienia. Skillem. Skill wygląda fajnie. Budowanie go jest dosyć takie problematyczne, bo to jest czar pod physical damage, który ciężko chyba się tam szuka, z tego co kojarzę. W sprzętach. A ja sobie pamiętam pierwszy custom Critical Cyclone. Grałem pod Bladefalla. Znaczy to były stare dzieje jeszcze, gdzie to miało rację bytu. Teraz chyba takiego builda specjalnie nie da się jakiegoś fajnego zrobić. I tam się zraziłem, bo właśnie zrobiłem ten błąd, który robi pewnie sporo osób na początku. Brałem jakieś totalnie przegięte, trudne do zrobienia buildy od ludzi.
które wyglądały kozacko, ale jeszcze wtedy nie miałem pojęcia, jak wygląda farmienie currency, craftcenie, tradowanie się dobre i tak dalej. Ile trzeba po prostu włożyć pracy, żeby to działało chociażby jakkolwiek. Także wtedy się do Custom Critical zraziłem. Nie lubię, jak tam coś mi się strzela. A ja tutaj będę jeszcze Crucible Mobki bił. Dobrze. No to chyba przegiąłem trochę. Mechanika bardzo podobna chyba z tymi potworkami jak Delirium. Game level. Co jest grane? Tu coś mi okłada. Przydałoby się jakiś kawałek wolnego miejsca. Proszę tam się zająć przeciwnikami. Socketed Dexterity Gems. Bow Attack Fire and... Aha. Efekt... Patrzcie, jak to klepie wszystko. Proszę to... No. Increase Dexterity, Intelligence, increase... Te dwa są fajne. Dodatkowa strzała. To dotyczy tak, że... To dotyczy tak, że... Także naszych... Balist. No, mamy unikatowców. To jest tych trzech takich bosików. Nothing special. No, pięcioslotowiec. No to masz też wtedy. On takie generuje na... pod nami. Jak go hitamy, pod nami generują się takie fioletowe kryształy, które wybuchają w momencie zabicia przeciwnika. Też trzeba na to uważać, jak macie mało resista na chaos. Jak się tak skumuluje w jednym miejscu sporo tego, no to zgonicie. Wiem, że pominąłem tam jedną lokację. Jest wszystko calculated. Mamy punkt nawigacyjny, który zawsze generuje się koło tego przejścia na tamtą lokację, więc nie ma problemu. Tutaj chcę jak najszybciej przejść. Na końcu tej lokacji jest punkt nawigacyjny. O, dla Niko zbieramy tego. Paliwo do wagonika. I tu jest kolejna mechanika, której chyba jeszcze nie mieliśmy. Mianowicie Abyss. No taka dosyć harda mechanika. No, większość mechanik trzeba mieć odpowiednią postać. To jest taka zielona kropka i w momencie uwolnienia i nadepnięcia na nią właściwie leci taki robal pod ziemią. Leci pod ziemią, generuje potworki i wyskakuje z ziemi, tam się generuje jeszcze więcej żółtych potworków. Dobra, to mamy. Teraz by się wypadało... Tu. 6. Tędy byłoby bliżej, tylko pytanie, czy ja chcę tędy iść. Nie, bo będę i tak to brał. I tak będę brał to, więc bardziej mi się opłaca tędy iść. To będę mógł wziąć. Tu mam na krytykala, tu projectile, tu additional arrow. I tu mamy leech. Do tego teraz zmierzamy, żeby tego leecha sobie ogarnąć. Przez większość czasu, teraz w sumie przez 6 poziomów około, nic nie odblokujemy. O, tu jest ten robal. Najlepiej, jak chcecie go odblokować, a nie macie pewności, to sobie wyczyśćcie trochę lokacji, bo on biega po tej mapie jak szalony. Co jakiś czas się zatrzymuje. Na razie jej nie robi. Nie czuję się aż tak pewny do tej mechaniki. Na pewno kiedyś sobie tam będziemy zahaczać, bo z nich dropy są nawet fajne. Bywają. Zwłaszcza z bossów tych całych abysów. Alteration i shardy jakieś fajne. Już my jesteśmy przeciążeni, ale jeszcze te karnal micy to my weźmiemy. Waham się z tym łukiem. Pójdziemy do miasteczka. O, tu jest unikatowiec, on ma mocne hitnięcie. Trochę spadło to HP, dobra.
Chodźmy do miasta. Sprzedajmy co trzeba. No i właśnie, nie mam tego zegara i teraz będzie albo będzie turbo długi odcinek, albo turbo krótki. Jestem niepocieszony, wam powiem. Mogłem wejść w sumie tam. To zostawiamy. Dojdziemy do punktu nawigacyjnego, to się zainteresujemy tym łukiem. A, level był, dobrze, że mówicie. Był level? Był level przed chwilą, przecież zastanawiałem się, co mogę wziąć. Dobra. No, patrzę, że celność nam spadła, a to nie mamy aury odpalonej. To procent. Szansa na krytyk 11. Dobra. Tutaj ogólnie droga jest bardzo podobna. No, ten liczby się przydał. Defensywnie byśmy trochę sobie poradzili. Mniej klikania potionsów. No, trzeba w to pójść. Nie, możemy wziąć. No, minąłem to przejście, tu jest przejście. No ale Sulfite'a to ja zgarnę. Jak już znalazłem, to może sobie trochę kopalni podwiedzamy na serii. Chociaż tak jak mówię, ta postać nie jest jakimś turbofarmerem. Fajny jest jakiś cyklon, czyli kręcimy się, cały czas bijemy i jeszcze możemy być przy tym wózeczku. Łucznikiem trzeba się na chwilę zatrzymać, ta obrona tego łucznika też nie jest jakaś turbo. Moby się pojawiają, tam jest jeszcze taki myk, że moby w cieniu za bardzo nie dostają obrażeń. Więc trzeba je przy wózeczku dosyć blisko bić. No takie upierdliwe dosyć. No ale nic. Trzeba będzie to porobić, tam są fajne te rewardy właśnie w postaci currency, depozytów. O-o! Lagens. Pewnie disconnect. Ciekawe, czy padliśmy. Nope. No, to jest moje. Przy odpaleniu gry to się pojawia. Ciekawe, co to za lagens taki. Po co ja to wziąłem? Nawet nie widziałem. Buty. Nope. No, zdarza się. Problem jest w tym. O, właśnie. Że nie mamy tam punktu nawigacyjnego. Lokacja się jeszcze nie przelosowała, ale musimy całą tę drogę tam lecieć. No nic no. Coś pozabijajmy. A już byliśmy blisko punktu nawigacyjnego. Żeby troszkę tych ładunków odnowić. Tak, już tu jestem. Miejmy coś z tego biegania. Poziom mamy który? 54. Te robaczki są takie małe i tymi strzałami ciężko się je trafia po prostu. W sensie celuje się w nie. Dobra, jesteśmy. Proszę bez... Proszę bez lagensu. Crucible, czy ja chcę Crucible? No możemy zrobić. A nie, bo łuku nie mam, dobra. No nie no, Hallowed już nie będę robił, to już mocniejszą. O, nowa mechanika. Co robimy? Jeszcze nowa mechanika, nie, że jej nie lubię, bo ja zawsze sobie w Atlasie biorę. To jest tak zwana ekspedycja. Weźmy sobie tą potkę. Uncharged one hit. Expedition. Zróbmy najpierw punkt nawigacyjny.
O. Do znalezienia jej odlokowała się specjalna skrzynka, gdzie możemy przechowywać rzeczy związane właśnie z ekspedycją. Dobra. Coś wziąłem. Feeding Frenzy, ale tych bosiorów tu nasrało. I tutaj wypadły takie podświetlone mocno itemy. To jest tak zwany, chyba o tym mówiłem, te fałki takie. W sumie nie. Nie, mi się to nie opłaca. Żółtego może bym wziął. Nie na ten etap. To są tak zwane fracture. Fracture itemy, jedna z tych statystyk w itemie będzie na stałe przypisana. Nie będzie można jej przerolować. Na czym polega Expedition? Tutaj macie takie znaczniki. Tutaj to są silne mobki, potworki, małe czaszki to są słabsze potworki. I są takie skrzynki, są dwa rodzaje skrzynek właśnie. Te skrzynki, czyli takie nagrody. Białe, żółte i czerwone, wiadomo. Żółte średnie, czerwone najmocniejsze, białe słabe. I mamy takie skrzynki i wybuchowe środki. Środki wybuchowe? Ładunki wybuchowe. What? Stawiamy. I to jest zasięg wybuchu tego i musimy sobie zaznaczyć, co chcemy, żeby wybuchło. Jeżeli zaznaczymy taką skrzynkę, to dostaniemy takie modyfikatory, czyli wszystkie obrażenia nastrują, dłużej trwa trucizna, a w nagrodę dostajemy, że te skrzynki tutaj, excavated chesty, mają 50% szansy na że będą zawierać, kurde bele, dodatkowy armor. Tutaj, że nie możemy wysysać życia i many, my nie wysysamy, czyli na przykład to nam nic nie robi, to już możemy sobie z automatu dać. Mamy cztery wybuchowe środki. Cannot be critical strikes, nas to nie boli na ten moment jeszcze, możemy sobie zaznaczyć tu dwa mocne mobki, dwie skrzynki plus to. Monsters hit always critical strike, no ryzykowne bardzo. Tu cztery skrzynki sobie zaliczymy i mamy jeszcze jeden ten. To weźmy sobie, powiedzmy, tu sięgniemy, nie. Dobra. Jak najedziemy tutaj, to mamy wszystkie modyfikatory. Ciemniej, ciemno-niebieskie są te, co potworki dostaną, a te poniżej, te takie jasne. To są, które działają na skrzynki, na potworki. I siup. No i się tu respią te potworki. O, nawet łuk jakiś wyleciał. Trzeba uważać, one dosyć mocno biją. Spowolniły nas. No, pierwsze te są łatwe. To była Gwenen. Są cztery rodzaje typów na tej ekspedycji. Gwenen jest pierwsza. Spotkamy wszystkich w ramach szkolenia, tutorialu. Gwenen to jest taki hit. Za te odłamki takie, najsłabsze, średnie, mocne i najmocniejsze, a to jest do przelosowywania asortymentu, możemy sobie hazardować rodzaj itemu. Taki hit z Diablo, jeżeli graliście w Diablo, to wiecie, otwieramy sobie w skrzynkach. Widać, że takie napisy są, czyli wypadają te wszystkie fragmenty. O, w tych skrzynkach na początku praktycznie nic nie ma. Item level 49, no ja i tak z tego nie korzystam, błagam was. Jakiś fajniejszy mógłby polecieć, no i dobra. Mamy to. Tu chyba był jeszcze Crucible gdzieś, nie? Taka łezka jest na mapce. Jest tu Crucible? Jest, w razie co... W razie co, co tu jest? Lightning damage? Lipa. Czyli nie robimy. Jakby był fajny łuk jakiś taki zapowiadający się, to moglibyśmy już powoli próbować go odblokowywać, żeby zobaczyć, co on tam ma. Idziemy pokonać jeszcze jednego bosika dzisiaj. No, tu się Gwenen. Ona tam później mówi, że mamy sobie spotkać tego.
kolejnego tam ziomka z ekspedycji. Fire attacks, 2 cold resistance, critical multiplier, projectile speed, nie ma life'a. Szkoda. Tu life mały. To możemy sprzedać. House damage over time multiplier. I to już by było fajne pod takiego Toxic Raina chociażby, nie? To takie coś wydropić. Macie taki gem, zawsze możecie sobie pójść tutaj. To jest 17, to od razu tu idzie i na przykład sobie zrobić pyk. Increase mind damage. No nam się to nie przyda. Pyk. Sprzedane. Idziemy Bosiora tutaj klepnąć, jeszcze mówiłem. River Waves. Exactly. Tutaj po tej dróżce kamiennej, tak jak mówiłem. Ta sama zasada. Tu już byliśmy, tu główny wątek w drugim akcie prowadziliśmy. Ołka tutaj biliśmy, to będzie jego obóz. Ale w jego obozie to tam nic nie ma ciekawego. Tu przebiegamy mniej więcej lewą krawędzią. A niech se ten duszek wleci. O, trochę klepnął. Niestety, na tym parcie drugim już tak się dzieje, że te mobki potrafią zaskoczyć. Aha, bo to jest na Chromatica. Ale 12 alteration, to myślę, że to jest dobry drop jak na taki etap. Przyda się jeszcze. Bo jeszcze będziemy raz zmieniać potiony of life. To bierzemy, bo to jest potencjalny potencjalny dobry armor. Tu się widzę, już dzieje sporo. Najpierw, to jest taki specyficzny, chaosowy boss. Musimy pokonać 3 kokony, które spawnują przeciwników. Po lewej, na środku i po prawej. Jak zabijemy sobie te kokony, pojawia się tu bosik. No, ona się teraz przeniesie. No i powiedzmy, że easy peasy. Ten bosik jest akurat prostotka. Jak macie tam postać w miarę jakoś ogarniętą. Tu sobie zróbmy. Highborn. O! Zmieścimy idealnie. Dobrze. I oczywiście odblokowaliśmy nową moc. Solo Fryslata. Flaszki życia dostają 3 ładunki za każde 3 sekundy, jeżeli nie użyliśmy często tego life flaska. Często w odniesieniu Poe to są ostatnie 4 sekundy. Czyli jeżeli użyjemy na przykład potka, za 3 sekundy potka, to nie dostaniemy po 3 sekundach tego charge'a. Dopiero jak minie 7 sekund, dopiero wtedy zacznie się naliczać czas. I life recovery from flask, jak jesteśmy on low life, jeszcze jest zwiększone. I to jest bardzo fajne na początek. Tyle. Tak jak mówiłem, jak się Sin pojawia, jak zrobimy Panteon, to najczęściej, ale chyba nie zawsze, dostajemy punkcik do drzewka. Tak jest. Co, idziemy dalej, wyżej. Tu jest bardzo fajne, tu jest bardzo fajne. Apply. Dex wzrasta, nie musimy precision klepać. No to fajnie. Może nie przesadzajmy, tak z 9. Sprzedajmy 9. Jeszcze dobijemy level chyba, co? W tym poziomie, w tym nagraniu. Sell muszę kliknąć. Physical Lightning. Tak myślałem. Nie, wszystko słabe. Teraz w armorkach wszystkich tych evasion potrzebujemy, bo jak zrobię tego licza, pójdziemy 15%. Czekajcie, dobijmy level. O właśnie, zaznaczmy sobie, że mają się wrzucać te wszystkie itemy tutaj. I wbijmy sobie level.
Chodźmy tego bossa jeszcze zrobić. Teraz stracę chwilę czasu, żeby to poszukać, ale... Resista na fire mamy zmaksowanego. Jest. Siphon's mana. No i level wpadnie. Ten level nam kompletnie nic nie da. Chociaż w sumie jak teraz mamy tego Evasion, to ja może wezmę sobie tego Suppress Fire. Znaczy Suppress Fire. Skillę na plus 1, to zawsze do przodu. Tu. Wszędzie mamy Evasion. Evasion. Plus 15 Suppress Spell Damage. I 5 Strengtha też, nie? To wiadomka. Częst 76, ale to dlatego, że chyba mamy full life, ale już jest wysoko. Jeszcze tylko troszkę. I maksujemy. O, Lightning Life. No ciężko będzie to skraftić lepsze. To możemy wziąć. Znowu... Jak to się nazywa? Fractured. Tutaj będzie też Nessa niedaleko. No to też nie jest potrzebne, żeby skończyć fabułkę, już ją tu widać. Po prostu o. Sirenka. Dobra. I tutaj fokus. Nie lubię tej walki. Dobra, chwila skupienia. No dosyć mocno hitają. I tutaj się pojawiają takie ognie. Trzeba przez to przebiec. Druga faza jest gorsza, on jest mocniejszy. Najlepiej go szybko pokonać. No, te meteory dosyć mocno biją. Jakoś poszło, dobra. Compound bow. Jakiś hełmik, którego nie będziemy używać. Teraz już musimy mieć evasion, bo inaczej to jest lipa. I tutaj mamy less duration ignite on you. No to ja wolę jednak HP potki dostawać. Lion Eye Watch. Stary, to próbuję jakoś tym angielskim operować, ale to bieda. Tak jak to jest w polskich szkołach, nie? Że uczą praktycznie, nie wiem jak teraz, za moich czasów przynajmniej, a to trochę czasu temu było. Attack speed currency... Nope. To nie. Myk. 88 alteration, to szybko zejdzie. Te teraz nie lecą. Zastanówmy się nad łukiem jeszcze. Co ja tam mogę dolosować? Dobra, czy jesteśmy z questami na bieżąco? No, spryciarz. No to chyba rozwiązało nasze wątpliwości. No ale dobra, to zdejmijmy i zobaczmy, co tu się wydarzywuje. 3720. Co? Oj, a nie, bo to jest zwykły atak. 3800, 3900 w sumie. 3900. I jeszcze dostaniemy Master Fletchera, którego na razie w drzewku nie będziemy robić. Dobra. To nie. No, to by było spoko. Czemu to jest mana per enemy killed? Jeszcze raz.
3900 mniej więcej mamy. A teraz mamy 3720. Minimalnie wzrasta. Plus dodatkową strzałę będziemy mieli. Quality mógłbym podbić i też jeszcze byłoby minimalnie lepiej. Ten poison mi nie robi, attack speed jest fajny. 17% to jest naprawdę dużo. I ta dodatkowa strzała tylko. Właśnie, tylko. Im większe quality macie, tym większa szansa. Właśnie, tym większa szansa, że zrobi wam się 4 albo więcej link, nie? Mamy trochę alterationów, to możemy polosować. Nie to, to. Okej. I 4 linczek, dobra, na strzała. I potrzebujemy jednego czerwonego. Uff, was close. Dobra, zróbmy sobie tak. Pyk. Co on tu miał w pasywie? Socketed Dexterity Gem. Oj, oj, oj. Ja tego nie brałem pod uwagę. Wszystkie gemy plus jeden są, tak jest napisane. Te wszystkie, które Dexa wymagają. Czyli nawet Lightning Arrow, to ten damage to będzie kozacki w tym momencie. Tak. No, jeszcze quality, o stówkę wzrosło, fajny łuk. Dobra. Mały upgrade. Ten movement speed nam dużo nie daje, niestety. Wypłukaliśmy się z chromatików. Jeżeli chcecie chromatiki, ale to musicie mieć transmutation orby, możecie biegać po aktach wszystkich i tak naprawdę szukać tych połączonych trójkolorków, nie? I tak sobie nadrabiać, o, nadrabiać sobie braki w chromatic orbach. Ale ja mam w sumie 5 transmutation orbów. Tych transmutation orbów to my później nie będziemy potrzebować. No to możemy sobie pyk tak zrobić. Mamy 2. Karcioch nie mamy, tutaj mamy jakieś te esencje, w ogóle nie lecą. Dobra, tak to wygląda na ten moment. Czas chyba naszego programu minął i to podejrzewam grubo. Dobra, dzięki wielkie i widzimy się w następnym odcinku, w którym to już powoli zaczniemy zbliżać się do bossa chyba. Questy jak wyglądają? Tu mamy. Dobra. Tyle z mojej strony. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia.